Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Krzysztof Gaworski, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z tej strony Piotr Pękala, Radio Park Kędzierzyn-Koźle. Panie inspektorze, no wraz z kolejnym pikiem rośnie nie tylko stężenie benzenu w powietrzu w Kędzierzynie-Koźlu, ale także oburzenie mieszkańców tego miasta. Dziś rano kolejny pik o godzinie 5:127 mikrogramów wskazywała stacja pomiarowa na osiedlu Piastów. No, ludzie pytają, nic się nie zmienia, wiele się o tym temacie mówi, wciąż pojawiają się piki. Mnie, że tak powiem, o tyle trudno się do tego odnosić, że tak jak mówiłem to wielokrotnie, my jesteśmy zobowiązani pewnymi przepisami. Obawiam się, czy, ale to jest jedna z hipotez, czy czasami, że tak powiem, właśnie nie sprząta się przed spodziewanymi kontrolami. I szukając, że tak powiem, oszczędności, no, kosztem niestety środowiska i nas wszystkich. Dlatego też wszyscy dostępni ludzie są zaangażowani w sprawę i oświadczam, że robimy wszystko, co jesteśmy w stanie zrobić, żeby rozeznać, znaleźć powód, no i go zneutralizować, bo taki jest cel działań, które podjęliśmy wraz z inspektorami. To może być zaskakujące, bo sprawa nabrała ogromnego rozgłosu, nie tylko media lokalne, nie tylko media regionalne, jak w naszym przypadku, ale również media ogólnokrajowe mówią już o tym problemie, o tym temacie, o tych pikach, a mimo to nic się nie zmienia. Jasne, dlatego też mówię, jeszcze raz podkreślam fakt, że no jesteśmy tutaj specyficzni i w kraju, i nie tylko, i chyba w Europie, bo o ile moje informacje są pewne, no w dwóch miejscach w Europie produkuje się benzen, to jedno z tych miejsc to Kędzierzyn. W niewielu miejscach się go przetwarza, czy używa w technologii. To wszystko mamy skupione w jednym miejscu, więc zadanie jest rzeczywiście skomplikowane, ale na tyle, na ile jesteśmy w stanie to zrobić, będziemy rozwiązywać problem. Musimy dotrzeć do tego problemu, tak żeby i, że tak powiem, społeczeństwo żyło, my wszyscy, żebyśmy oddychali dobrym powietrzem, no i żeby te obawy znikły, po prostu znikły. Jeszcze jedno pytanie, panie inspektorze, bo cały czas mówimy w kontekście Kędzierzyna-Koźla, a nie należy zapominać o Zdzieszowicach. Tak właściwie Zdzieszowice być może są nawet w gorszej sytuacji, bo to właśnie wczoraj państwo wydaliście specjalny komunikat, takie ostrzeżenie, że to najprawdopodobniej w tym mieście, czyli w Zdzieszowicach, zostanie przekroczona ta roczna norma w pierwszym przypadku. Tam chyba wyniki są nawet gorsze. Tak, tam co prawda nie ma takich wyraźnych pików jak w Kędzierzynie, natomiast tendencja utrzymuje się w miarę stała, ale rzeczywiście podwyższone są również stężenia i tymi działaniami również objęte będą zakłady na terenie Zdzieszowic. Ponieważ no, tam, gdzie mamy informacje, a tutaj chcę przypomnieć, że informacja, która dociera do mieszkańców, jest informacją przekazywaną przez nas. To my, że tak powiem, śledzimy stan środowiska, my udostępniamy te informacje. Są one interpretowane w różny sposób, niekoniecznie zgodny z zasadami obliczeń i tutaj różne dane są porównywane. Ja nie chciałbym dyskutować, bo nie znam ani autorów, ani celu tych działań. Natomiast my przedstawiamy rzetelną sytuację i dzięki temu, że tak działamy, jak działamy tak od
10 lat. Wszyscy możemy w każdej chwili zobaczyć, jaki ten stan środowiska jest. Wszyscy, mówię i o społeczeństwie z jednej strony, ale także o decydentach, którzy wydają decyzje na kolejne inwestycje, na kolejne działania w środowisku. To jest nie tylko informacja ogólna dla wszystkich, ale to jest także informacja dostarczana po to, aby podejmować skuteczne decyzje, aby lokalizować inwestycje nie w tych miejscach, gdzie już jest chociażby, nie w tych miejscach, gdzie już to zagrożenie jest duże, więc ta informacja jest wszechstronna i przy tej okazji apeluję również do tych, którzy są zobowiązani wykorzystywać tą informację w podejmowaniu decyzji. I jeszcze jedno pytanie odnośnie tych wyników. Tak jak pan przed chwilą nam nakreślał, wszyscy mieszkańcy mogą na bieżąco obserwować te wyniki pomiarowe na stronie Instytutu Ochrony Środowiska, tego wojewódzkiego z Opola. No ja mam przed sobą tabelkę dzisiaj o godzinie 5 rano 127 mikrogramów. I to jest tylko w ciągu tej jednej godziny, tak? Czyli tak. Mamy godzinę piątą wskazaną. Tak, tak. I teraz chciałbym się odnieść do pewnych aplikacji, które mieszkańcy instalują na swoich telefonach komórkowych i one pobierają te dane właśnie od państwa, ale automatycznie przeliczają, że o godzinie 5 było przekroczenie o 2,5% normy. Czy możemy właśnie w ten sposób odnosić te wyniki do tego rodzaju procentów? Jest to nieuprawnione, ponieważ porównujemy średnią roczną do średniej godzinowej i trzeba by było to stężenie podzielić przez liczbę godzin w roku. Wtedy matematycznie te dane można z sobą porównywać. Więc dlatego też mówię o przekłamaniach i myślę, że ta aplikacja niezbyt uczciwie też informuje mieszkańców. Żeby była jasność, ja nie twierdzę, że nie ma pików i nie twierdzę, że nie ma wysokich stężeń. Wysokie stężenia są i te działania podejmujemy. Natomiast właśnie takim stwierdzeniem należy się posługiwać. Są wysokie stężenia benzenu godzinowe, nie mamy dobowych, mamy godzinowe wysokie stężenia benzenu. Natomiast porównywanie pomiaru z godziny ze średnią roczną jest naprawdę nieuprawnione. I to, że wysokie stężenia są, ja to potwierdzam i z tym walczymy, natomiast no ja nie mogę walczyć z nielogiczną interpretacją wyników, bo tak jak mówię, nie wiem, kto jest ich autorem, nie wiem, kto jest autorem tej aplikacji. Wykorzystywane są wyniki wojewódzkiego inspektora i to jest prawda, natomiast wnioski nie są wysuwane przez wojewódzkiego inspektora i za to odpowiedzialności brać nie mogę. Dziękujemy serdecznie za to wyjaśnienie i za dzisiejszy komentarz. Krzysztof Gaworski, wojewódzki inspektor ochrony środowiska w Opolu, był moim państwa gościem. Dziękuję ślicznie. Dziękuję panu i państwu.